Katarzyna Kurak, witam i zapraszam na podsumowanie tygodnia. Rozpoczął się nabór wniosków do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Projekty można składać do końca kwietnia. Na realizację projektów w przyszłorocznym budżecie obywatelskim zostanie przeznaczona kwota prawie 7,5 miliona złotych. W dotychczasowych 10 edycjach miasto przeznaczyło na ten cel 53 miliony. Budżet obywatelski wprost zmienia radom i wpływa na podnoszenie jakości życia w naszym mieście. To tak, proszę Państwa, przede wszystkim Astrobaza, pump track, piękne boiska przy elektroniku, ale nie tylko przy elektroniku, wiele odcinków ścieżek rowerowych, czy też coś, co szczególnie mnie cieszy, murale z obrazami Jacka Malczewskiego, które zdobią już wielkie, wielkie powierzchnie i promują zarówno postać Jacka Malczewskiego, jak i również wpływają na naszą rzeczywistość. Projekty można składać do końca kwietnia. Następnie będą one oceniane pod kątem formalnym. Trwa budowa stadionu przy ulicy Struga. Roboty idą zgodnie z harmonogramem, ale deszczowa aura spowodowała, że są drobne opóźnienia przy pracach związanych z murawą. Pojawiły się informacje, że obiekt może nie uzyskać pozytywnej opinii policji, która jest niezbędna do organizowania imprez masowych. Doraźna komisja do spraw budowy RCS-u wizytowała obiekt we wtorek. Wykonawca firma Betonox Construction zapewnia, że prace toczą się zgodnie z harmonogramem. Obecnie montowane są krzesełka, a także ostatnie elementy dachu. Sprzątane są pomieszczenia, powstaje też elewacja trybun VIP-owskich. Kilkudniowe opóźnienia pojawiły się przy układaniu murawy, ale wynikają one z intensywnych opadów deszczu. Pozostałe prace są zgodnie z harmonogramem i osobiście stwierdzam, że nie widzę zagrożenia na pozostałe prace. Z murawą mamy troszeczkę w związku z aurą pewne poślizg terminowy, ale myślę, że to sobie poradzimy z tym. Roboty budowlane mają zakończyć się do 31 maja bieżącego roku. Później maksymalnie do 31 lipca mają potrwać odbiory budowlane, a także uregulowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem. I tu pojawia się problem, ponieważ zastrzeżenia w ostatnich dniach zgłosiła policja. Chodzi tu m.in. o krzyżowanie się ścieżek kibiców gości oraz kibiców gospodarzy przy wejściu na trybuny, wysokość ogrodzenia w sektorze gości, brak wyjścia ewakuacyjnego w punkcie cateringowym przy trybunach gości, czy brak drogi ewakuacyjnej z sektora gości na płytę boiska. Czy to rodzi obawy, że planowany pierwszy mecz na początku sierpnia na stadionie przy ulicy Struga nie dojdzie do skutku? Ja takiego czegoś nie dopuszczam. Tak, dyrektor Górski, Grzegorz Jandyła niejako dawali głowę za te terminy i dla mnie nadal są obowiązujące. Jest tak dużo zmiennych, choćby odbiory budowlane, choćby odbiory PZPN-u, choćby odbiory policji, straży. Trudno dzisiaj wyrokować, czy te służby będą miały jakieś zastrzeżenia, czy też nie. Staramy się robić to zgodnie z projektami. Projekty są uzgadniane na poziomie projektowania z odpowiednimi służbami i mamy nadzieję, że tam się nic nie skomplikuje. Przedstawiciele Radomiaka poinformowali, że chcą stworzyć sektor gości w innym miejscu. Mowa o placu za bramką od strony ulicy Jordana, gdzie miałyby stanąć trybuny mobilne, które obecnie znajdują się na stadionie przy ulicy Narutowicza. Nie wiadomo jednak, czy takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez odpowiednie służby. 64 miliony złotych trafi do regionu radomskiego na utworzenie branżowych centrów umiejętności, które mają wzmocnić ofertę kształcenia w poszczególnych zawodach. Takie placówki powstaną w Radomiu, Pionkach i Przysusze. Branżowe Centra Umiejętności to nowy program Prawa i Sprawiedliwości. W ramach pierwszego naboru ma powstać 60 takich placówek, które dostały łączne dofinansowanie w wysokości 700 milionów złotych. 64 miliony trafią do regionu radomskiego. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, który był gościem środowej konferencji prasowej w Radomiu, tłumaczył, że to dopiero początek. Chcemy, aby docelowo do końca 2024 roku w Polsce powstało 120 branżowych centrów umiejętności rozwijających szkolnictwo zawodowe i unowocześniających szkolnictwo zawodowe, a jednocześnie poszerzających ofertę szkolnictwa zawodowego, na rozwoju którego bardzo nam zależy. To jest wyjście naprzeciw potrzeb naszej również gospodarki, ponieważ przez ostatnich, można powiedzieć, 2,5 dekady panował taki pogląd, że trzeba kształcić ludzi ogólnie i później kształcić ich na uczelniach wyższych. W niektórych zawodach jest nadmiar absolwentów.
którzy no, nie posiadają pewnych umiejętności. W sumie na cały program branżowych centrów umiejętności przeznaczono 1 400 000 000 zł. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości są przekonani, że program odniesie efekt, a tym samym doprowadzi do rozwoju polskiej gospodarki. To ogromna szansa na rozwój nie tylko samych uczniów, ale również dla nauczycieli, ale również jest to ogromna szansa dla zacieśnienia stosunków między przedsiębiorcami również z naszego regionu celem powstawania nowych kadr dla ich działalności. W Radomiu 3 placówki otrzymały dofinansowanie na utworzenie branżowych centrów umiejętności. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na Automatykę Przemysłową 15 700 000 zł. Niepubliczne Technikum imienia 72 Pułku Piechoty na eksploatację portów i terminali lotniczych 12 000 000 zł. Oraz Technikum w Zespole Szkół Budowlanych na prace wykończeniowe 11 000 000 zł. W sumie to kwota blisko 39 000 000 zł. To, Szanowni Państwo, pozwoli na bardzo mocne wzmocnienie bazy technicznej naszego miasta, które historycznie, ale i również tym, co dzisiaj charakteryzuje nasze miasto, zawsze stało i stoi. Wsparcie otrzymały też placówki powiatowe w regionie radomskim. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach otrzymało 15 000 000 zł na utworzenie kierunku ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem, a Technikum w Zespole Szkół nr 2 imienia Ludwika Skowyry w Przysusze nieco ponad 10 000 000 zł na kierunek diagnostyka i naprawa pojazdów. My obserwujemy od kilku lat zainteresowanie danymi zawodami. Wpisujemy się idealnie w potrzeby, w potencjał, ale również w historię, w kontekście przyszłości. Placówki będą mogły wydać pozyskane pieniądze na budowę, rozbudowę i wyposażenie placówek, a także zakup potrzebnego sprzętu. Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w szkoleniu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Radomiu. W ćwiczeniach wykorzystywany był najnowszy sprzęt wojskowy. Od 12 kwietnia w Radomiu trwa szkolenie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej tworzonej na bazie systemów średniego, krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu, czyli Wisła, Mała Narew i Pilica. To kolejny etap przygotowania do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem powietrznym. Jesteśmy bardzo zaawansowani w tym procesie budowy wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. W związku z tym tu w Radomiu mamy zarówno systemy Patriot, jak i Narew z iLauncherami, czyli z wyrzutniami rakiet CAM, brytyjskich rakiet. Mamy także Pilice, czekamy na Pilice Plus, już niedługo będzie. Pilica to są to zestawy artyleryjsko-rakietowe z armatą oraz z rakietami Piorun. Niedługo również CAMy będą wchodziły w skład tych zestawów, no i mamy również pioruny, a więc zestawy do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej o bardzo krótkim zasięgu. Oprócz tego wykorzystywany był także system antydronowy. Naszym celem jest zbudowanie interoperacyjności, jest zbudowanie poszczególnych warstw, tak żeby je zintegrować, tak żeby stanowiły rzeczywiście system spójny. W szkoleniach brali udział żołnierze z 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, 18 i 15 Pułku Przeciwlotniczego oraz 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia. W tym szkoleniu infrastrukturę krytyczną stanowiło lotnisko Warszawa-Radom. Szkolenie odbywało się według przyjętego scenariusza, w ramach którego wykryto możliwość zagrożenia ataku rakietami balistycznymi oraz rakietami skrzydlatymi, jak również środkami, klasycznymi środkami napadu powietrznego. Cel ćwiczenia został osiągnięty. Zorganizowano wielowarstwową obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową infrastruktury krytycznej. Opracowano procedury zarządzania i dowodzenia ugrupowaniem bojowym. Zdolność, którą osiągnęły siły zbrojne dzięki temu szkoleniu, umożliwi nam ochronę jakiejkolwiek dowolnej infrastruktury krytycznej w kraju. W ćwiczenia zaangażowanych jest blisko 200 żołnierzy oraz 50 jednostek sprzętu wojskowego. S7, czyli najdłuższa i jedna z ważniejszych dróg ekspresowych w Polsce, już niebawem zyska ważny odcinek. To ostatni element nitki na południe od stolicy. Mowa o odcinku Warszawa-Grójec.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła na wizytę techniczną odcinka trasy S7 od Lesznowoli do Tarczyna. Chodzi o ostatni fragment, który po otwarciu połączy Radom i Warszawę drogą ekspresową. Żeby jak najszybciej, jak najsprawniej te dwa odcinki skrajne połączyć, podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy do eksploatacji oddawać ten odcinek, ten środkowy fragment drogi dwuetapowo. W pierwszej kolejności chcemy oddać do eksploatacji ciąg główny i to się dzieje, zaraz Państwo będą mieli okazję zobaczyć to. Trwają w tej chwili prace związane z wykańczaniem oznakowania poziomego, pionowego, z dokańczaniem prac związanych z ekranami akustycznymi, prace porządkowe. To pozwala nam na to, żebyśmy już w tej chwili przystąpili do prac odbiorowych i one również trwają. Na odcinku głównym są trzy węzły. W pierwszej kolejności zostanie oddany do eksploatacji Złotokłos, w dalszej kolejności Antoninów i Tarczyn Północ wraz z drogami serwisowymi. Zgodnie z zapisami kontraktu ma to nastąpić do końca trzeciego kwartału 2024 roku. Najpierw jednak ma zostać otwarty ciąg główny. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Wszystko zależy od terminu odbioru przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jak udało nam się ustalić, ma to nastąpić w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Dyrektor Jarosław Wąsowski apeluje do kierowców, żeby w najbliższych tygodniach zwracać szczególną uwagę na oznakowanie dróg. W tej chwili ten południowy wylot z Warszawy do Krakowa, do Wrocławia, to jest wspólny przebieg S8, S7 przez Janki. Aby móc sprawnie dopuścić do ruchu ten odcinek, musimy zmienić oznakowanie informacyjne na południowej obwodnicy Warszawy, w obrębie węzła Opacz, w obrębie węzła Janki również i to już trwa, do tego się przygotowywaliśmy. Po otwarciu odcinka od Tarczyna do Lesznowoli, do Warszawy czy lotniska Chopina nie będziemy musieli jechać przez Wolę Mrokowską, Jabłonowo czy Łazy. Dzięki temu ominiemy sygnalizację świetlną i zyskamy co najmniej kilkanaście minut przy wjeździe do stolicy. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.